Dobra, no w tym czasie idziemy i tak obejrzeć ten film. Gry małżeńskie, to Łukasz zrobił playlistę. Zobaczymy. Raczej tego nie widzieliśmy, ale jak widzieliśmy, to się wyłączy. Zaraj włączy inne. Spartiatics! Oto Karolina, o, to jakieś która stare szuka faceta odcinki. Bez zobowiązań. Dlatego to mogą być zdecydowała bardziej się na ostre. Udział w grze, grze małżeńskiej. Mam 26 lat, jestem singielką, nie mam czasu na miłość, ponieważ jestem bardzo zapracowana. Ile ma lat? Karolina spotka się z... No i klasycznie, już się zapytałem coś i zaraz będą pisać, jeżeli to wstawię nawet. Dziadek ogląda 30 sekund, już nie wie co ogląda. Pieprz się. 26, okej. Okay. Z trzema mężczyznami. Tylko jeden z nich... Ej, ale widać, że to... widać, że starszy odcinek, nie? I też chyba lektor jest inny. Jest singlem. Będzie musiała go rozpoznać. Witam. Zapraszam. Karolina. Karolina, miło mi. Dwóch z nich ma... Dzięki, Johnny. Johnny, ale udają kawalerów. Zadaniem Karoliny jest wytropić, jaka uryna. Kłamie. Wygrałaś. Z ukrycia poczynania mężów bacznie obserwować będą ich żony. O nie. Ładna kobieta, ale jest zupełnie nie w typie mojego męża. Jaka? To pierwszy taki program, w którym żony pozwalają mężom na flirt. Klasycznie. Podoba mi się. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Cześć. Jeżeli Karolina prawidłowo odgadnie, który z uczestników gry jest singlem, Paka podzieli 24. się z nim gotówką. Jeżeli nie, całą pulę zgarnie małżeństwo, któremu uda się nabrać singielkę. To jak 14? Szybko, szybko. Pierwszy uczestnik gry to Diego, sprzedawca kwiatów i zapalony kibic. Jestem Chorwatą, nazywam się Wieko Schofstefan, mam 40 lat. Czy Wieko jest sam, 40 lat ma kogoś? I mam żonę tu, jestem szczęśliwy. Hop, hop. Fajnie to jest, nie? Drugi uczestnik to Tomisław. Ma 39 o? lat. Z zawodu jest elektrykiem, a z zamiłowania kolarzem. Może to on jest singlem? Już nie. Od roku jest szczęśliwym mężem Anity. Jest jeszcze Kamil, instruktor tańca, a w wolnych chwilach ćwiczy taekwondo. O. Czy Kamil jest sam? Mam 26 lat, jestem mistrzem Polski taekwondo i w tańcu towarzyskim. Pochodzę z Mazur, a na co dzień mieszkam w Warszawie. No i jestem singlem. Czy Karolina rozpozna, też mi się który z Wolverinem kojarzy, a co który jest? Mówi prawdę? Jej zdaniem tak, ponieważ jest dziewczyną po przejściach. Jestem osobą dość doświadczoną nieprzyjemnie przez mężczyzn. Bardzo często się rozczarowywałam. Oho. Bardzo często mi się zdarzało, że mężczyźni mnie oszukiwali, okłamywali, spotykali się ze mną, mieli żony, mieli inne partnerki. Tym razem liczy, że intuicja jej nie zawiedzie i nie da się kolejny raz nabrać. Co do miłości, nie chcę całe życie być sama. Fajnie byłoby kogoś poznać. Ale czemu zaczynamy piszesz to jej? Na pierwszy ogień pójdzie Wieko, szczęśliwy mąż Sylwii. No, Łukaszu, zły klik, zła emotka. Jako skrzypaczka. Wieko też gra. Najchętniej w piłkę nożną, Wiego? Czy z telewizorem. Z Lola? Co oprócz gry połączyło kibica ze skrzypaczką? Piorun strzelił. No tak. Podobno iskrzy... Ona ma 45, a on 40. Strzyło w powietrzu. Tak jak on. Ktoś kłamie. Poszło szybko, ale nie mogłam mu się oprzeć. I nic dziwnego, bo Wieko jest chorwackim mistrzem podrywu. Miałam w życiu na pewno ponad 100 kobiet, tak. Robi wrażenie. Czy dobra passa trwa? No i jak widać, taki tutaj Don Juan i w ogóle, ale jednak osiadł i się uspokoił. Czy oby na pewno? Sylwia, będziesz zazdrosna? Zobaczymy. Za co zobaczysz? Jak mnie wkurzysz, jak tam wpadnę, to wiesz, będziesz latał pod sufitem. Mimo wszystko warto zaryzykować. Mistrz podrywu ma swoje niezawodne sposoby. Ona wygląda sposoby. Na 70 lat? To, co ona chce usłyszeć, wiesz. A co konkretnie? Jesteś zajebista, po prostu jesteś piękna i tak. Niby proste, a działa. On potrafi, potrafi. Bajer ma dobry. Spojrzy jej głęboko. Gesslerowa po roku w Chorwacji. Oko w oczy. On to potrafi, tak. Na to, no mnie, tak. Na to mnie wziął. A na co weźmie Karolinę? Po prostu jestem kawalerem. 40-letnim kawalerem i tyle, nie? Co na to żona? Musisz kłamać, nie? W życiu musisz kłamać.
Nie wiem, Łukasz, nie pamiętam. Kłamstwo doskonałe wymaga doskonałego przygotowania. Przede wszystkim trzeba pozbyć się z mieszkania wszelkich śladów kobiety. Łyżki zabrała? Z bólem, bo tego jest dużo, muszę uprzątnąć moje lakiery. Ej, czemu? Ej, to normalne, że też kosmetyki się w lodówce trzyma? Nogci. Ta, nie, aha, czyli z tego, co napisaliście tak i nie jednocześnie, to rozumiem to. No co ja będę trzymać? Dobrze, więc teraz tak, ręczniki mogą wisieć, bo są prane, tak, jest męska ta koszula i źle prasowania, tylko teraz tak, z tym koszykiem. Trzeba wyjechać całkowicie. Idziemy dalej. Czekaj, nie idziemy, ja sobie tu przygotuję, poczekaj, ja sobie tu przygotuję rzeczy, które trzeba jeszcze spakować i wynieść, tak? Fajnie jesteś, jak jesteś nieogolony, nie gól się teraz. No tak. Jak to wiadek. Znaczy serduszko w takim razie, masz rację, to schowamy, że... Rozumiem, Łukaszu. Książki mogą być. Tata bym zostawiła? Tak, nie mówisz. Ale z którego roku jest ten odcinek, bo wygląda naprawdę? To jest w ogóle pierwszy odcinek w ogóle w grach małżeńskich. A ten, co my oglądaliśmy, to był H13 sezon. Teraz pytanie, ile sezonów... Czy możliwe, że to 13 lat ten program już kręcili? Dzięki, Saneso. Witam dziadzia, czaternia Legion. Legion. Mówisz wszystko od właścicielki mieszkania i tak. Tak będzie na łatwiej, nie? To ryzykowna strategia. Ciekawe, jak Wieko z tego się wytłumaczy singielce. No dobra, to jeszcze tylko tak, zostało nam... Kosmetyki się trzeba w lodówce, zależy jakie masz, na przykład na bazie łoju starego? Co? Prasowanie jak koszuli. Łoju starego? Co to warto znaczy? Się pośpieszyć, bo czekaj. Inaczej mąż wystąpi topless. No do czego to doszło, że ja prasowała swojemu mężowi koszulę na randkę, nie ze mną, no to jest przegięcie. Normalnie, no. Grzeczny bądź, no. No to pa, to ja idę. Dzięki żonie Wieko gotowy jest na wszystko. A Karolina? No, oczywiście, że na pierwszej randce zdarzało mi się całować. Nie będę robić z siebie hipokrytki, że nie. Zapowiada się pikantnie, ale Gwiezdne wojny. Dobra, to jest dość nowe, zobacz. Nie. Gwiezdne wojny jest jakby... Nie, w starych też chyba był. Samuel L. Jackson, no, ale ten ma włosy, to nie on. Zapowiada się pikantnie, ale czy żona pozwoli mężowi na wszystko? Na wszelki wypadek będzie ich miała stale. Widziałem na DLC boku. Do Eldena, była analiza. Jestem Wiekosław. Słucham? Jestem Wiekosław. Karolina? Karolina, miło mi. Jestem co? Powiedz, że jesteś Chorwatem, kurczę, bo ona jest w szoku, że ty nie... Ona myśli, że sepleni. Oj, te gola. Ty Wojtek Gola też mówi, że jest Chorwatem? Proszę bardzo. Nowym ludziom? Jakich atrybuta? Słabe te cickie troszkę, ta pupka, tak też nie, tak. Coś do picia może? Lubisz czytać? Nie. Nie? Nie. To ja lubię czytać. A książki są mamy, babci, żony? Nie, od właścicielki mieszkania. I przyzwyczaiłeś się tak do niej? Ładna jest i bystra, jest dobrze, dobrze zadaje pytania. Właścicielka pojechała za granicę na kontrakt i... Ale bym się kolki tak napił, mortadele nakupił na hamburgery. No po chorwacku żywioł. Słucham? Nie idę na żywioł, jestem strasznie nudna i przewidywalna. Jezu Wieko, powiedz jej, że jesteś Chorwatem, ona zrozumiała, że idziesz wnuka? Na żywioł, on żywiel i po chorwacku to jest na zdrowie. Jeszcze nie mówię, jeszcze dokładnie po polsku już. A skąd jesteś? Z Chorwacji. No wreszcie, wreszcie, jest. A co robisz? Sprzedaję kwiaty, czerwone róże. Twoja żona nie jest zestresna? Jak, bo nie mam żony. Dziewczyna. Nie mam nie dziewczyny. O, dobrze. Ja przygotowałam jakieś kolacje. To jest dziwne. To poproszę. Dobra, wytrzymam. No. Aj. Ale to jest dziwne. Dobra, to potrwa minutę, dwie, trzy. Ej, jak się nazywa, co on robi? To jest znane danie, nie? To to jest? Nie, jak to się serio nazywa? Nie chrupiąca. Carbonara, no? To jest to, nie? Dobra, to potrwa minutę, dwie, trzy. To dla Karoliny doskonały moment, żeby się trochę rozejrzeć. Że tu
tutaj nic, tu jest wyczyszczone. Wygląda zewnątrz. Jakby już raz ktoś to zjadł. Ale... Chyba nic. Ja już się długo na Migi będę live'a prowadził, tylko pokazywał jaką emotkę chcę powiedzieć. Mogą być. No ciężko mi go rozgryźć, na pewno musiał z kimś przyjechać, na pewno, no ja bym nie jechała do świata sama. No kochany, jak nie stało, to carbonara egluj. Ciężkie do zgryzienia. Cóż to za mężczyzna, czytałby książkę Marilyn Monroe. Z pewnością właściciel Gej. O nie. A troszkę spróbujemy. Jeszcze musisz sobie poczekać. O cholera, otworzyła szafkę, tego się nie spodziewałam. Co? Trafiony, zatopiony! A nie, uczy się polskiego. Dzięki Systematic za osoba dla krasa. Sienki. Kwiat. Ja pierdzielę. O, ściągnęło się nioch w 10 minut. Ty szybko. 70 giga. Czy ile tam było? 72. Jesteśmy w domu. No tak. 30 podstawki plus paczy 50 pod premiery. Ale paszport jest na stare nazwisko. Jak kelner sprawia. Po co nią dwa od razu, jak jest jedynka? Nie mogę się doczekać, kiedy wróci. No to już. No tak, i teraz będziesz miał kurde. Rzucony no, będziesz na głęboką wodę. Tak, Tifon, poja. To w Łodzi taka jest. Sobie tutaj trochę... Gdańsku czy no, gdzieś. Okiem. No. A jak twoja właścicielka mieszka nie ma na imię? Sylwia. Kto? Sylwia. Ej. No i wpadłeś, trzeba było inne imię wymyślić. Jak mega dziwny ten odcinek, przez to, że jest taki stary, czy przez co? Bo taki... Boże. Nic nie wiem, co się dzieje. I paszport też tu pewnie zostawia przez przypadek. Tak. Bo pojechała do Włoch. A, bez paszportu! Aha. A po co paszport? Do Włoch. Jesteś, ja pierdzielę. Dupę se wsać to. Gupol. No to ja ci życzę smacznego. Ja tobie również. No, dziękuję bardzo. Mam 20-stronicowy dokument na to, że się obciągnę. A, ty masz? No ja mam, że to właśnie robiłem. W sensie... Zapomniałam powiedzieć. Co? Mam uczulenie na gluten. Co mógłbyś zaproponować? Nie wiem, jak ma uczulenie na gluten, chociaż nie wiem, w serze żółtym jest gluten. Chyba tam. Tu jest ładowka. Tak, trzeba było zrobić od początku, nie ją zostawić samą w pokoju. Co ty w ogóle... Gluten jest w pieczywie czy w serach? Nie, laktoza była w serach, ta? Kurde, ja tego nie ogarniam. Ja jem wszystko jak odkurzacz. Zaproponować. Pieczywie? Wybierzesz. A, no. To w kluskach będzie. Kosmetyczka. Ej, w kluskach jest gluten? Trafiony, zatopiony. O Jezu. No. No to luj, pieprzyła, będzie sraka. Tak? No co z tym, no mi sam teraz myśli. Chciałbym skorzystać z toalety. O, mówiłem. Proszę bardzo. A. Proszę cię. Dziękuję. No i nie wiem, jak otworzę koszt, to chyba nie wiem, może tam jakieś moje majątki są. A czy ty masz tutaj swoje jakieś rzeczy? Tak. Mam, widzisz, ruczniczkę. Na wierzchu jest obrus i w pralce jest obrus, bo to ty obrusów nie masz? Gadasz. Nie mam, co im swoje rucznikę, to mi wystarczy, wiesz. Obrus a właścicielka kiedy wyjechała? Ej, masz coś takiego? W domu? Moja babcia to kiedyś miała, pamiętam, że tym się chyba pięty ten... Jakoś ściera, tak jak Cejrowski kiedyś ścierał. Tylko, że zamiast tarką do warzyw się tym, ale nie jestem pewien, czy to jest to. A Pumex to się nazywa. A to chyba też może być takie jakby, jak mydło, nie? Tylko ja pojechałam 3 stycznia. I przez 3 tygodnie pranie leży jej w pralce. No. To pranie nie jest. No wie, kota, po prostu żał mi. To jest do ścierania jąder? Boli to, co napisałeś. Tak wyglądasz, jak pisałeś to, to twoja mina, zanim enter kliknąłeś. Tu, o.
cienia głuchołacji, wiesz, u nas, ta jak się nazywa. I przez 3 tygodnie nie zrobiłby się jej prania? A nie, to wczoraj był, to wczoraj z Kingułą, bo mnie poprosiła, że ich choinka zostanie jeszcze jest, tak. I sobie przypomniała nagle o obrusie, żeby się jej wyprał? Bardzo łatwo mi się kłamało, nie? Spoko, Sanesa, ale to już nie dziś, bo dzisiaj to... A może herbatę bym się napiła? Tak, chcesz herbatu ze słodziką, cukier? Kłamie, oszukuje. O, no tak leci. Nacjonalistka. Niego co będzie rzekła ciebie, to paszport co? Nie masz jaj, weźcie się teraz z rachami. A co mi trzeba, co da no, ale kurde. Kosmetyczku się zostało, kurde. Ja wiem, o Jezu, kosmetyczka, to mogłeś też zamierzać. Ale weź to na luz, na wstecz. No dobrze. I mów więcej po polsku. Ty, on do niej tak. Do tej żony, nie? Mój jak mój mi ty. Kwiaty. Usychają. No i? A może rzeczywiście, gdyby była tutaj jakaś kobieta, to by podlewała te kwiaty. O, herbatę. Podlej. Dziękuję. Jeszcze nie postawiłam. Proszę. Ale już zrobiłeś. Ty, ale sałatki jarzynowej napieprzył jak na Wigilię, nie? Jeszcze nie postawiłam. Zoba, jaki kocioł. Ale już... Jaki kocioł. Zrobiłeś. No zrobiłam, tak. No mogę ci zaproponować, tak chcesz jakiś taniec? No idziemy, no i zobaczymy. Aha. No pachniesz. Za późno na komplement. Zatańczyłam pięknie, dziękuję. Co ona tego obrażona? Bo nie oglądają chyba. I znowu będzie pisać, że dziadek nie ogląda. Jesteś zły, ja to nie jestem zły, nie, bo co, nie ma to sensu. Obróć to wszystko w żart, bo to nie zgrasz, bo te kalesony, tak? Spróbuj to jakoś. Nie chcę. No, to jesteś nie... zły. Ale to no to zrób jak chcesz, no. Ona nie słyszy z pokoju obok, jak oni się tak drą? Jeszcze nawet drzwi nie zamknął. No to zrób jak chcesz, no. No i tyle to. No, idziemy dalej. Jezus Maria. Nie no, co tu się dzieje? Nie bardzo myślałam, że będzie miła, no. No ale kłamiesz od samego początku. Nie, nie kłamiem. Ty jesteś jak jakiś zły policjant. Myślę, że nie ma sensu to dalej ciągnąć. Won, z chaty, won. Proponować, bo... I tak bym nie skorzystała. Ha, nie, to nie. Wkurwany jest. Mi się dostanie potem. Tak, jesteś singlem? Jestem singlem, tak. To jeszcze trochę nim będziesz. No końcu trzyma to, co mówisz, jak na policji, nie? Nie jestem i nie jestem, co? Jest już późno, więc wrócę do domu. Miło, szalenie było ciebie poznać. Lepa będzie. Prowadzi to. Proszę. Dziękuję. No, do widzenia. Chorwat zdenerwowany. No i widzisz co, było jak było. Kobieta jak kobieta, nie jest tu mam typu. Jest tu pierdliwa. Ucieka. Matko, co za facet? Kobieta była tak... Trochę... Co za facet? Jucia, ona... Ja ci powiem tak, ty nie jesteś zły, ty jesteś wk***ny, a nie, nie zły. Tylko to od razu było widoczne, że tu sensa nie ma. Niestety przypałem była moja kosmetyczka, która została... A jak to zostało tam? Ten, się przypudrowałam, natomiast mogłeś z tego... A to głupa jesteś, co to jest? Tak bytał, bo przypadkowo zapomniała. Ja... To ja myślę, że moja żena specjalnie zostawiła. Ty chyba jesteś nienormalny. Ja on był po prostu wkurzony na maksa. Ja jestem pewny, że ona uwierzyła, że ja jestem singlem. Pierwsze śliwki, robaczywki. Teraz czekam na piękne owoce. Owoce? A może ciacha? Bowiem do gry wchodzi Kamil, miłośnik sportu i kobiet. Ona lubię się rozglądać. Wypatruję zwierzyny. I Wolverine. Jak dziewczyna mi się podoba, łapię ją wzrokiem, no i czekam na to, co się wydarzy. Come on, baby. Kocie ruchy to niewątpliwy atut Kamila. Tak, no ja też. Nie no, zapomniałem wszystkie jeszcze. Z takim potencjałem, a jednak wciąż sam. Niedobre, jak ją przywita w drzwiach. Ale niestety nie wyszło. Jak to? Co się stało? Od mojej byłej dziewczyny usłyszałem, że jestem trudny. Mi się wydaje, że jestem raczej... prostym facetem, więc nie wiem, gdzie ta trudność. Zrażony niepowodzeniami, musiał odreagować. Razem z kumplem Arturem doskonalił sztukę kolega uwodzenia. Albo ta w klubie, co mnie rozbierała, ciągle widziałaś ją? Nie widziałeś? Ja tańczyłem. A, bo ty latałeś za tą czarnulą. No na razie przez ostatni rok to jedna wielka impreza była. No i dęsy i podchodzi do mnie jakaś blondi i mnie wiesz, zzt. I pokazuje koronkę. Nie no, co on pierwszy?
Umiejętności, jak widać, są. Przed randką z Karoliną warto jednak trochę się ogarnąć. To weź te dyplomy sobie robię. Wrażenie na kobietach robi to, że jestem instruktorem, tak, że potrafię kogoś nauczyć. No, no, zapowiada się wieczór pełen wrażeń, także kulinarnych. A to co z tym? Się odkratę? To nie mam pojęcia, no. Nie, no nie, bo już rozwali się cała. Tak? Dobra, nie, uwaga. Ja bym to tak zrobił. Chyt. Jest, Staszku, chyt. Tak, no. Ale za to wiem, tak że myślę. Się kukurydzę od... Ale delikatnie, po chorwacku. To się jakoś ładnie, fachowo nazywa, ale nie wiem, jak zapomniałem. Manko. Nie, też nie. Nie ma, ale wykrzyknikę dabaj, warto przez link. Jeszcze miłości. Tylko oprawa muzyczna. Wszystko dla pięknej nieznajomej. Ładna z buzi. Krągła dupka, żeby było za co chwycić i gdzie klepnąć. Nie może być wysoka, żeby mogła te szpilki wysokie założyć. Jak każdy facet lubi szpilki. To się świetnie składa, bo pasują do siebie jak ulał. Uwielbiam Deldana. Ciekawe się zapowiada. Takich, przy których będę mogła nosić swoje 15-centymetrowe szpilki. Jeszcze tylko selfik. Mam nadzieję, że będzie giga trudne. Warto zapunktować jeszcze przed randką. Te bossy w sensie. Ładniutka. Taka kocia. Ej, czemu nią widzi wcześniej? Nawet... Znaczy nie widać reszty. Nie widać. Nie, buźka, buźka. Ej, czekajcie, co on ma za telefon? To się dowiemy w jakich latach to jest. Ona ma iPhone'a? Tylko selfik. Jaki to jest? Jaki to model? Ktoś się zna? Nie, no to jest stare. Jaki to jest? Sześć. To z którego roku? Który rok? W sumie warto zapunktować jeszcze przed randką. Tu nie widać. Ładniutka. Taka kocia. Mocna ósemka. 2013. Ty to rzeczywiście ten program ponad 10 lat kręcą? Ty, jest to możliwe jednak, no. Znaczy nie widać reszty. No nie widać. Nie, buźka, buźka. Ósemeczka, no. Ósemeczka jest. Porypane. Ale powiem ci, że... Jakby nie podchodzę do tego, że to spotkam teraz na pewno miłość swojego 15, życia, nie no to 9 się. Lat. Zobaczymy po prostu, co tylko, mamy że nie miała na premiera. Dobra, ty mam jeszcze chwilę. Nowego, ale pewnie miała. No ja uciekam w takim razie do sypialni, chowam się. Powodzonka. Jakbyś miał wybierać, co byś wybrał, koszykówka czy gała? Ho, 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 hi, hi, hi. Ten co? Coś się zbugowało? Hej. Może się ubierzesz? Tak, no, tylko szybko, szybko zapraszam, bo zimno, proszę, proszę, proszę. Oj, już w detge, już w detge. Już jest dedek. Już jest. Nago mógł otworzyć. Bardziej by mi się podobało, byłby jakieś emocje. Romantyk gra na gitarze. Tańczy. O, matko boska, tacy są najgorsi. Jezu, wygląda świetnie. Czemu? A, bo są Może być singlem. O ja pierdolę. Jak mi się jaja trzęsą. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Jezu, kompletnie się zachowuje nie jak ja. To jest najgorsze. Ciekawy koleżka. Kłamie. Powiedział, że mieszka tu sam. Ma mnóstwo rzeczy na Artur. Nie wiem, kto to jest Artur. Może jest gejem. Myślę, że... Mówiłem ci, że tak myśli. Chłopie. Wiem, co myślą kobiety, bo jestem gej. Bo jestem... Jezus Maria. Nieważne. Dzięki krzywy za 7 lat. Ma kogoś. Ale mi się jaja trzęsą biseks. Mi też. Ale czemu? Stresuję się, strasznie się stresuję. Nie wiem dlaczego, jestem zupełnie niepodobny do siebie. Mam. Ale zaraz się obudzę, easy. Jesteś gejem? Jezus Maria. No niesamowite. Pierwsze pytanie. Powinien tak powiedzieć. Nie?
założyć, że no bije, wszystko się zgadza. Co cię skłoniło do tego pytania? Ej, on jest gejem. Oczywiście to nic złego. Każdy jest równy. Jeszcze raz trzeba to od początku obejrzeć. To ja nie podam do siebie, no, ale zaraz się obudzę, easy. Jesteś gejem? Tak. No, co cię skłoniło do tego pytania? Co cię łączy z Arturem? Koleżeństwo i to, że jesteśmy samotni. I dlatego u ciebie ma karty. Co ma? Karty, no, kredytowe. A no? Czasami zdarza się tak, że jak gdzieś zabalujemy, to po prostu nocujemy u siebie. No nie wygląda to za dobrze. Oj. O, już jest, widzowie, po chłopie jest. Dlaczego nie masz stanika na sobie? Ponieważ pierwsze działa, wytaczam na początek. Tak od razu. Podoba mi się to podejście. Dobra, chyba już ten kurczak. Chcesz spróbować? To weź teraz widelec, nakarmię. Podmuchasz? Gejlon. Masz przecież wiatr pod nosem. Jeszcze. No jeszcze raz. Już no wystarczy. Nie, bo zobacz, że dym leci. Jeszcze raz. No jedz. Dmuchaj. Proszę. Rzadko proszę. Dziękuję. Nie mam trudnego charakteru, nie mam. Słuchaj, szmato, jak zaraz nie dmuchniesz, to ci mordę rozbiję. Jestem prostym chłopakiem. Dmuchaj po prostu. Proszę. Spoko. Będzie. No dawaj, no ciśnij. Jezus Maria. Koleżka jest udany, naprawdę. Już do chłopa, Słuchaj, możesz napisać to dla mnie? Bo chyba się zmienią w tą emotkę. Typowy facet, którego ciężko rozgryźć. A podoba ci się chyba, tak? No, czy ma zajebiste. Bardzo ładny. Ma takie kocie, takie no, właśnie. Spojrzenie, nie no. Będę mówił jak. Ale już powoli musisz, wiesz, tam domykać temat. Weź ją za rękę. Jak już? Tam, nie wiem, jakieś, nie wiem... No. No chłopak. Co jest w dupa? O co chodzi z tym typem? Może mieszka to z chłopakiem. Konkret bierzesz ją do kanapy. A ona cały czas myśli, że on jest gejem? Nie, łapiesz za rękę. Patrzysz jej w oczy, coś tam. On tak. Wygląda jak Ferrari kiedyś. Nie, trywialne. No i dobrze, one lubią takie rzeczy. Ty no. Amadi. Go. No to Ferrari. No właśnie, mógłby przejść do konkretów, w sensie... W sensie co? Musimy jeszcze trochę. No dobra, daj jej gitarę, siądź za nią i pokaż jej jak grać. O, właśnie, dokładnie. Pierwszy palec na pierwszy próg, na ostatnią stronę. No, mam. O. I drugi palec. Amerykańskie filmy. Tu. No, mam. Skończy się tak samo? Na zmianę. No i teraz... No. No i... Jezu, tak, gorąco. Sporo. O nie, błagam, nie dmuchaj mi. No nie. Późno się trochę. Ty. O co chodzi? Nic nie rozumiem. Było bardzo miło. Buziaka. Chyba widzowie o 7 dla niego. Nic się nie udało, mi się wydaje. Jeszcze na dodatek myśli po prostu, że jest gejem. W sensie to nic złego, tak? Ale no... Tak. To tyle. Pa. Pa. Do zobaczenia. Uff. Nie wiem, czemu on ma takie dziwne zachowania, jakieś niepokojące, ale to jest dziwne. Nie dlatego hashtag, nie piszę o hashtagu. Myślę, że uwierzyła, że jestem sam. Myślę, że pomyślała co innego o tobie.
trochę mnie zaintrygowała. Mam nadzieję, że ja ją też. Moja intuicja mi mówi, że coś jest nie tak. W ten moment myślę, że ma kogoś. Myślę, że nie jest singlem. Oczy miała bombowe. Ale oczy? Czy... Ona tam go ciśnie, a tutaj ujęcie na kolegów. Singlem. Kolegów i ta muzyka. Oczy miała bombowe. Ale oczy, czy... Oczy. Także oczy miała bombowe. No, niesamowite. No, oczy tak. Nie no, wydaje mi się, że tak, że można spotkać jeszcze. Piękne. Jak nie ty, to ja. A widzisz, jak nie ty, to ja. On nie miał na myśli, że on z nią będzie, tylko... Trwaniak. Przed Karoliną trzecia randka w ciemno. Wymagania... Ale ta randka trwała... Czekaj. On wszedł, otworzył jej w 18 minucie i wyszła w 22 minucie. Odcinek trwa 40 minut, a randka z nią trwa 4 minuty. Chyba się nie spodobali, no. Rosną i coraz trudniej będzie ją nabrać na jakieś głodne kawałki. Jestem w klubach podrywana przez mężczyzn, ale oni mają tak tandetne teksty na otwarcie. Ej, Wilczelek, tak szczerze? Jak masz taki nick, to serio mi się wydaje, że tak wyglądasz przed pecetem jak ta emotka. Naprawdę, wyobrażam sobie ciebie, jak siedzisz z taką miną przed pecetem. I to jak najbardziej dobrze, bo to piękne. Na przykład jakie? Bolało, jak spadaj z nieba. Faktycznie, słabe. Wilczelek, piękne. Albo gdzieś się uczą jakiś tekst, jak tak podrywać kobietę, albo po prostu totalnie tego nie umieją robić. Tomisław należy do tych drugich i wcale się tego nie wstydzi. Dubidu, ja tak. Ja go poderwałam, bo on jest nieśmiały. Spojrzałem, mówię, o, takie... Małe, wredne, takie... niewywrotne. Anita i Tomisław. Tomisław? Co to znaczy Tomisław? To nie jest Tomasz? To nie jest Tomasz. Tomisław Apoloniusz, co? Nie, w kapeluszu. A potem się zaraz zaczęliśmy całować. Ale potem już Tomasz zaraz jest... zaczęliśmy całować. No i pomyślałam, że skoro jest w tym dobry... Ile lat między nimi jest? To damy radę. 59 i 39? A, okej. Okay. No to tak serce może być. Serce moje, nie na takich. Jak na twoje. No będzie kłamać, nie? Wyjścia nie ma. On może wygrać swoją nieśmiałością. Tym, że może powiedzieć, nie, on ma 59. Będziemy szli. No, szaleństwa. Co? Do wieczora. Ja chyba zazdrosna nie jestem. Ja ufam swojemu mężowi. To wszystko jest teoria. A jak to wyjdzie w praniu? Jeje, żona moja. O. Pora przejść od słów do czynów i zadbać no co, o swój stanowalenski wizerunek. Czy ja dobrze wyglądam? No koszulę masz niewyprasowaną, ale masz być kawalerem, nie? To no ja nie będę się teraz... Jestem taki casualowy. Spytam się, czy może chcieć ryż z moim autorskim sosem pomidorowym? I czy może by zjadła z sosem od kolegi? Wtedy do wyboru może być z ketchupem, może być z solą, a może być z jajkiem. Dobra. A cebula niech tu stoi, bo ona ma już ze 4 dni. Ja gdybym weszła i zobaczyła sterylny porządek u singla, to już by mnie to zastanowiło. Ja nie wyrzucam śmieci, bo ja jestem kawalerem i nie chcę mi się... Czosnek, taki stary czosnek może tu leżeć. Nie mam nic przeciw. Dobra, no to chodź, jeszcze łazienka. Tu niech to tak leży. No burdel to burdel, nie? Szczoteczka. Ja tam szanuję mortadelkę, no, lubię ją. Nie ma lepszej wędliny. No ta deska musi być tak, deska to jest jasne. Ogarnęliśmy sprawę. Dobra, git. Szafa gra, bomba. Dla mnie, tylko jeszcze bombastycznie. To trzeba spakować. Ta? Bombastycznie. Dobra. Ta? Wszelkie ślady to bombastycznie. Kobiety. Aniołki muszą zniknąć. Szczególnie ten, Anitce, Tomik. Maria, ja mam tak przeprany umysł. Zwiększmy swoje szanse. Tak, jeśli możemy, to kitrajmy. Dobra, czekaj, wiesz co? Panów, jeszcze to. Tak. Zdjęcia żony. Kapitan, no. Tak, w ogóle to jest... Pamiątka ze ślubu. Pamiątka ślubu. To jest, proszę bardzo, nawet chyba jaki z datą, włącznik? Nie? Para młoda, to ciężko o nas było powiedzieć w tym wrześniu, nie? Panna byłam, ale z tą młodą to tak, nie?
Tu jest list, tak. Dlaczego list. Mnie mój mąż kocha. Dlaczego cię kocha? Pisany jak jechał w pociągu. Pytanie. Dlaczego? Powinno brzmieć, myśmy się wtedy pokłócili i on mnie przepraszał. Czy cię kocham, ale tego jestem pewny, od dawna. Myśmy bardzo długo na siebie czekali. Jesteśmy z totalnie różnych... Cofnij, patrz, włącznik w kiblu. A gdzie? A, że wisi, tak? Na kablu? No? No co, no kiedyś się zrobi to. My się wtedy pokłócili i on mnie przepraszał. Czy cię kocham, ale tego jestem elegancki. Pewny. Od dawna. Myśmy bardzo długo na siebie czekali. Jesteśmy z totalnie różnych bajek. Nie? Ale stworzyli piękną własną. Mój wehikuł od żony. Mojej jedynej ukochanej. Która właśnie będzie cię uczyła, jak ją zdradzać. W tej chwili naklejkę trzeba niestety zedrzeć. No nie no, nie przypuszczałaś, że się zdarzy coś takiego, że będziesz mnie uczyła, jak tu cię zdradzać. Co? No pewnie, że zezdrosna jest to kogo? Ale to już się zdarzy raz, to będzie to, raz. To będzie jedyna zdrada, którą ci kapitan, no możliwe. Czy musisz oni przestaną? Jeszcze. Musisz jej opowiedzieć, oby. Możesz nawet ściemnić totalnie, tylko Tamagotchi. Się trochę o swojej nieszczęśliwej miłości. Nirvana. Czekałeś na nią po prostu. Siema, Zakola. To jest ta kobieta, z którą chciałeś bardzo chętnie. To co tobie witam, mówię? Adamczyk. Jakiś to zabawny. Wypaliło. Dzisiaj są, kochani, wszystkie chwyty dozwolone. Jak ci tam troszkę rączka po pleckach pójdzie, to też nie szkodzi. Rozumiesz? Tak o tu gdzieś, w tym miejscu byś się zatrzymał. Dalej to już by było słabo. Właśnie. I potem wiesz, jak coś ten... To jak chwyty wszystkie dozwolone? Nie pochylić. Tak. Tylko nie, patrz tu. Rozumiesz? A jest się czego obawiać, bo Karolina nie dość, że atrakcyjna, to jeszcze bezpruderyjna. Mam ochotę się z kimś pocałować na pierwszej randce, to robię. Miałam kiedyś pierwszą randkę, która mi się skończyła 3 dni później i trwała notorycznie przez 3 doby, więc wszystko można zrobić na pierwszej randce, absolutnie wszystko. Okej. W aktorstwo pójdź, tak wiesz. Dobra. No. To staramy się... Czemu ona ma 38, wygląda na 58? Bo za dużo. Z nas, chociaż jesteśmy trochę nieśmiali. Nie no, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie wysoki. No nie no, raczej chyba nie. Starania pójdą na marne. O Boże! Jak się kobiety muszą poświęcać? Dasz radę, wiesz o tym. Pamiętaj o kontakcie wzrokowym. Pamiętaj jestem, przede wszystkim o tym. Jestem nią zainteresowany. Bardzo. Jezus. Jest piękna i cudowna. Ale taki creepy to jest. Cudowna. Tak. Tak? Ale przede wszystkim pamiętaj. Panie, bądź z nami, tam jest napis. Pamiętaj, że cokolwiek się czy nie zostań. Zadzieje, twoja żona cię kocha i jest zostań. Obok. I jak przegramy, to po pięknej walce. Pamiętasz, co ci żona mówiła? Tak. Jak przegrasz po walce, to wiesz co, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Kapujesz? Jestem nią zainteresowany. Co, pytaj, kobiety. Chyba widziała ten zadać. Filmik na YouTubie. Co z tamtych czasów jest. Kontakt wzrokowy. Co to dla ciebie? Pichuś. No. Dobrze. A ciekawe właśnie, o ile oni grają, jak ten odcinek ma ponad 10 lat. Przepraszam? No i właśnie wyprowadziłeś żonę. Tak. Ty na klatce ona będzie? Gdzie ona idzie? Trzymam kciuki. Co jest? Wszystkie. Jestem sąsiadami. No, stres już jest naprawdę. Zaczynamy wielką grę. Sezamie, otwórz się. Oni grają 1500 zł plus VAT. To możliwe. Witam, zapraszam. Proszę bardzo. Nerwiona, że znowu jakiś stary. Cześć, Karolina. Nie będzie randki, która trwa 3 dni. Ładna kobieta, ale jest zupełnie nie w typie mojego męża. Pozwolisz. Dziękuję. Jakim obiekiem SCP jesteś? Czym? Takim. Palto zdejmujesz, proszę. Ale zestresowany jest. Palto. I to słychać. I to słychać. Dziękuję. Palto. Nie ukrywa swojego wieku. No tutaj praktycznie jesteśmy w całym tym moim królestwie. Chciałbyś? Palto. Kapot. Kapoty ściągasz? Zapiszę sobie. A, żeby było wygodniej. O Jezu. Okay.
Czaju robić? Czaju się napijesz? Krzesło stoi. Napiłabym się czegoś. Herbatę? Tak, poproszę. Dobrze. Zobacz, mocz stoi. Nie no, to chyba miód, nie? Czy mocz? Nie mam szczęścia do mężczyzn. Nigdy nie miałam, ale dzisiaj to jest dramat. No mówiłem, że zawiedziona, że znowu stary chłop, a chciała trzy dni randkę przedłużyć. No już dedek. O siedem od samego początku. Już było wiadomo. Już stara się mnie zgasić troszkę. Poległ. Na 100% jest single. Jeździ na rowerze. Świetnie. Ja wiedziałam. Powiedziałam, dlatego kochanie, postaw go centralnie w pokoju. Płyta, singiel jak cholera. Która by go chciała? Która by go chciała? Ja ci k***a dam, to ja ci pokażę. A jak popsuję? O! Ej, co niemiło to powiedziała o nim, nie? Rozumiem, że jest stary, ale bez przesady. Cierpliwość, luzik. Wracaj tam. Nie wiem, po co on cytrynę obierał do herbaty. Zostawiaj nie przyjął go chyba. Ona wszędzie może wszystko wyszperać teraz. Dobrze. Na początku już mnie tak spróbowała zgasić. Misiu, gadaj z nią. Powiedz, że masz dla niej niespodziankę. Patrzę na to, na ten kadr. Dobrze. To ten odcinek ma więcej niż 10 lat. Tak spróbowała zgasić. Może to jakieś odcinki z PRL-u są jeszcze. Może ten program był kiedyś na jakimś starym programie w telewizji, jak był ten. No. W latach 90. kręcone. Misiu, gadaj z nią. Powiedz, że masz dla niej niespodziankę. Weź coś z nią powiem. Mhm. Dobrze. Serial Gracie Kowie, nie wiem co to. Tak. Last Rocket. Za dużo w tym pokoju nie ma, ale chociaż może o tym porozmawiamy. Jezus jest na ścianie i patrzy. Uważaj na słowa. Może chociaż dobry człowiek, no biedny. Takich mężczyzn właśnie niszczą kobiety takie jak ja. On ma żonę, więc po prostu on jest tej żonie wierny cały czas. Aha. To po co bierzecie udział? To jest ładna rzecz, którą tutaj znalazłam. Tak? Tak, i chciałabym, żebyś mi powiedział... Macie wygrać. No właśnie, ale to tak, porozmawiajmy sobie tak na luzie. Hobbystycznie robię meble, kolumny. To są głośniki, które ja zrobię. Tak, no. Tutaj są też... Co? To ma być fotel bujany. To ma być fotel? Tak. To jest bok, tak, na płozach, bujany. Jaki on jest cudny. Prawdę teraz mówi. Jeśli miałaś odwagę przejrzeć... Żonkę uwielbił przypadkiem drugi raz. Piękna. To widzisz, prawdziwa ja miłość. Chopina i kocham Chopina. Ale na przykład nie wiem, czy wiesz, że muzyka klasyczna to jest muzyka klasyczna. U nas się często mówi... Ale czemu ona, jak powiedział kocham Chopina, to minę zrobiła taką? Fanka pieprzonego gangu Albanii, Heszkę w Meszkę, szmata. Pieprz się, słyszysz? Ryszki, szyszki z dupy. Muzyka poważna. Nie wiem, czy spotkałaś się z takim. No właśnie, ale to jest muzyka klasyczna, więc jak to jest po angielsku? Classical music, tak? A nie serious music. O Boże. Co się dzieje? Spotkałaś się z takim. No właśnie, ale to jest muzyka klasyczna. Chłop się upił herbatą. Classical music, tak? A nie serious music. Mogłabym skorzystać z łazienki? Czekaj, że on mówi, że muzyka poważna jest po polsku, a po angielsku jest muzyka... Aha. Jezu. Proszę. Dobrze. Tutaj, aha, dobrze. Nie wiem, co ma... Nie wiem, ona przyszła na randkę, a tak naprawdę przyszła do dziadka posłuchać, jak było kiedyś. Taka zdecydowana. No nie chcę mówić, że femme fatale. Takie kobiety mnie troszkę onieśmielają. Okej. Dramat, niech ten wieczór się już skończy.
W łazience też nic nie znajdziesz. Dziewczynka. On jest. Tu jest. Jest na 100% singlem. Jestem tego pewna. Singiel jak cholera i bardzo dobrze. Na pewno jest. Ona ma swoje jakieś tam schematy. Naszym zadaniem było ją zmienić, więc my poszliśmy w schemat, tak? Dlaczego jesteś sam? Jestem nieśmiały. To jest po pierwsze. Po drugie, no miałem dziewczynę, więc ja już myślałem, że... Ty, on mógł pójść na takie totalny, taki skrajny ten, że dlaczego jesteś sama? On mówi tak, żona mi zmarła na raka 2 lata temu, nie mogę mieć nowej. I wiesz, już, to już, on już by wygrał. Ona już by nic się nie zapytała ze smutku, on po prostu by poszła do domu. Już byłby win na 100%. To jest moja przyszła żona, wiesz. Cudny jesteś, Misiu. Cudny. Cudny, cudny. Ale na niego patrzy i go słucha. No i czym się skończyło? Dobrze. A dziewczyna wyjechała? Ona wyjechała i go okłamała. Ty opowiadasz tą osobą, ze starości. Jesteś otwarty, jesteś tak... Cienki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Delicję dał na Goliborze 5 zł, dodasz? Ale nie jest za mało. Nie jest za mało ruszania ręką? Czy dobrze? Mogę dodać sobie, no. Porównaj emotki obok siebie, napisz je obok siebie. Ale trochę za krótko ręką rusza. Wydaje mi się, że dłużej mogły być, ale fajne ogólnie, zarąbiste, dzięki. Taki, bo ty po prostu widać, że mówisz prawdę. On ma niesamowitą prawdę w oczach, on ma prawdę w oczach. Okej. Okay. Jesteś głodna zrobić nie, coś? Nie, dziękuję. Naprawdę? Dziękuję. Ale chociaż deser może. Lekki. Deser. Tak. I bardzo dobrze, że nie jesteś głodna, to fantastycznie. Co? Kogiel mogę robić? Mówił, Karolina, patrz w oczy. Jakby oczy są zwierciadłem duszy i rozmawiaj z chłopakiem, w ten sposób go uwiedziesz, w ten sposób w jego oczach wyczytasz wszystko. Dzięki Purek za 13 lat. Co ona? Powiesz mi? Po prostu w jego oczach to widać. I ona się daje kołować w tym momencie. Fest się daje kołować. On jest singlem. Mam moje... Po prostu czujki mnie nie zawodzą. Ja nie wiem, jak to robię. Nie wiem, jak to robię, ale... Robisz to źle, bo cię zawiodły. Się udaje. Jest dobrze. Lules. Jest skołowana. Czuję, że nie przypadłem mi do gustu. Nie wiem, czy stopa... O Jezus Maria. Do miski miało trafiać. Tutaj jako na randce świadczy o mnie dobrze, czy świadczy o mnie źle? Ma być singlem i tym... On ją zawoła do kuchni i powie, deser, gdzie? No tutaj, wylisz blat. Jezus Maria. Dzięki Ulficzek. Ulficzek i Wilczelek. 2:1 niki. Tak cię słyszę, jak gadasz, że mylę niki. Dzięki za 22 lata. Tego singla ma grać. Muszę stąd uciec i myślę teraz, co zrobić, żeby po prostu jak najszybciej stąd zwiać. Tak? To fajnie. Odbierz. Nie, on, bo ona wyjdzie. Paula, kochana, muszę wyjść na maksa nieudanej randki. Się zastanawiam, czy to mi nie pomoże. Zadzwoń proszę do mnie i powiedz, że mi się pali, cokolwiek. On jej nie słyszy, przecież to jest kawalerka, nie ma nawet drzwi do kuchni. Oni stoją od siebie w odległości, jak ja od ściany za plecami, a ja leżę plecami na ścianie w tym momencie. I że muszę wracać. No już olej tą śmietanę, idź tam do niej, wal tą galaretkę. Mikserem na pieprza. Chyba trochę jakoś opanowałem może sytuację. Kochanie, ona chce. Nie wiem, ten typ w ogóle nic nie ogarnia, ale i tak wygra. On nawet nie wie, że nagrywają odcinek. Idzie. Niech idzie. Idź w to, że niech ona idzie. Ona jest przekonana, że ty jesteś singlem. On jest singlem, bo to boś ma. Rozumiesz?
Kocham cię. Wracaj piękna tam, miłość, widzisz? Piękna miłość. Nie zatrzymuj jej. Prawdę masz w oczach, rozumiesz? Dziękuję. Ty zrobił deser, zupa. Zupa. A mogę bez śmietanki? Oj, to trzeba było powiedzieć. W ciszy zjedzą mi do domu. Taka dobra. Bardzo lubię rękami coś robić. Czy on do niej, ona do niego na randkę, a ten kabel rozbiera, żeby mieć wyjąć i na złom zanieść? Fivehead. Czasu nie marnuje. Włącz mi swoją ulubioną płytę. Oj, moją ulubioną. Hymn trzeciej, schowaj, że... Schowaj tą płytę, schowaj z powrotem tą płytę. To jest nasza płyta, to jest nasza muzyka. A my przy tym najczęściej... Nie, to jednak hymn ZSRR, skoro nasze. Uczucie, emocje towarzyszą ci? Mówiłem, że PRL odcinek. Nie, nic jakoś wielce się przez tą muzykę nie wydarzyło. On sobie świetnie radzi. Tylko błagam, nie będziemy tańczyć. Ależ dlaczego? Niech jej nie proponuje, niech ona idzie z tym przekonaniem, które ma. Nie. Co to za muzyka? No. Teraz ty mnie zawodzisz i nie masz właśnie poczucia humoru. Nie mam. Wiesz, to jest taka idealna muzyka do tego, żeby, wiesz... No, ja mam pożar w redakcji. Aha. Muszę wracać. I bez ciebie nie poradzą sobie. Taka praca, jestem niezastąpiona. Cóż, taki, no nie wiem, co powiedzieć. Marius. Bardzo oryginalna biżuteria. Mam nadzieję, że... Spoko, Adamczyk, okej. Okay. Jeśli... Chcesz się spotkać? No. W charakterze? No w charakterze. Jak najbardziej, no tak. Jezus, ale to jest... Naprawdę, oni ze sobą rozmawiają i nikt się nie rozumie. Nikt tu jakby się dwóch obcokrajowców spotkało. Nie wiem. Tak, żeby się spotkać. Żeby się... Z samego początku. Jak już mówiłam, mam bardzo dużo pracy. No. Spojrzysz teraz w grafik i poniedziałek zajęty, wtorek zajęty. Wiesz, kiedy możemy się spotkać? 13 czerwca 2073 roku. Czekałem tyle czasu, to już poczekam te parę dni. Do zobaczenia w takim razie. Bardzo dobrze, niech ona wyjdzie i powie, to jest singiel. Generalnie o to nam w tym wszystkim chodzi. Pozwolisz? A o której godzinie? Bo wcześniej się widzę z twoją matką, szmatą. Wypieprzaj z chaty. Jesteś singlem? Jestem kawalerem. Single. Jesteś kawalerem, singlem. Ale nie wiem, bardzo dziwny odcinek. Naprawdę, to jest ogólnie pierwszy w całych grach małżeńskich, ale taki dziwny odcinek. Cały czas go oglądasz z takim wrażeniem, że coś jest nie tak, nie? Że jest w dupę, coś jest nie tak. Jakby naprawdę ich na siłę zmusili do występowania w tym programie. Zobaczenia. Wszystkich. Do zobaczenia. Miło. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj stworzyć wrażenie jakiegoś zagubionego. Nawet nie wiesz, gdzie jesteś, człowieku. I tak dalej. Jesteś pod wpływem. Był szczery, nie udawał kogoś, kim nie jest. Nie... Co o nim mogę powiedzieć? Jego... No, tylko tyle, że on... Jego komentarz do odcinka, słuchaj tego. Kim nie jest, nie... Co o nim mogę... No, widać, że ogarnia, co się wokół niego dzieje. Powiedzieć, no to tyle, że on na pewno jest singlem. Chodź, miś. Moje skarby. Powtarzałaś, Lules. To jest singiel, że kawaler, że jaki ma bałagan. To wszystko była nasza strategia. Wiesz, że dałaś radę, nie? No, chyba tak. Bardzo cię kocham. I na szczęście już to. Dlaczego ona mówi do niego jak mama? Jego mama. Ostateczny werdykt. Za chwilę Karolina spotka się ze wszystkimi uczestnikami gry. Musi podjąć decyzję i wskazać, kto jest singlem. Jeżeli odgadnie prawidłowo, razem z singlem podzielą się wygraną. Cześć. Jeżeli wskaże żona tego, całą pulę zgarnie małżeństwo, któremu udało się ją nabrać.
Kto dziś wyjdzie Siam, z kolacji? Super papryka, spadniesz na dwie kromki. Bogatszy o kilka tysięcy złotych. Zaprosiłam was na obiad. O. To jest moja pierwsza randka z trzema mężczyznami naraz. Wieko, chciałabym ci powiedzieć prawdę. Kucharza pokazali. Czy tam kelnera? Nie do końca jestem, a w zasadzie nie jestem uczulona na gluten. Dobra. Aha. No to jak tam, Kamil? Jesteś z kimś, czy nie jesteś? No dawaj, weź coś, przekonaj. Jestem sam ze sobą. Sam ze sobą. Co on w dupę robi? On zapomniał? Chyba, że ona ma pomyśleć, że on jest sam, a nie, że jest z kimś. Czy on ten wie o tym? Z tobą w związku? No. To musisz tworzyć bardzo udany związek. Najlepszy. Tomku? Aha. A ty jesteś singlem? Jestem singlem. Ja stawiam na mojego męża. A ja na Kamila. Kawalerem. Powinien powiedzieć, że na swojego chłopaka. Właśnie nad tobą, Tomku, i nad tobą, Kamil, się zastanawiałam. Różnica między wami jest taka, że absolutnie, Kamil, fenomenalnie potrafisz grać. To nic złego. Przepraszam, Slasher. Naprawdę? Na gitarze chyba. Wieko? Ale mam taką, takie przeczucie odcinek. Wewnętrzne, że kłamiesz. Najdziwniejszy odcinek gier małżeńskich. Kiedy powiedziałem, jak jest, to ty uwierzysz albo nie? Prosta piła. Sigma. Zdecydowanie nie jesteś singlem. A myślę, to Tomek, że singlem na tego starego, ty. Na tego, no. Starego. Jeżeli mnie okłamałeś... Co ona powiedziała? Jeżeli mnie... Chwalić pana. Nie, okłamałeś, jeżeli się pomyliłam. Zrobiłeś to perfekcyjnie, bo wszystkie moje czujki mnie zawiodły. Chwalić pana. Myślę, że widziałam w twoich oczach taką prawdę i takie ciepło i zupełnie szczerze. Idealnie ją dali. Jak ona tam coś pieprzy, a ta się z niej śmieje. I mówię to absolutnie szczerze, będę ogromnie rozczarowana przede wszystkim samą sobą i jakimkolwiek kolejnym facetem, jeżeli potrafi tak perfekcyjnie kłamać. Fajnie. No to już masz po życiu. No. New Game Plus se odpadł. A jednak czujki Karoliny na nic się zdały i zawiodły z Kretesem. Skarbiak, ja cię kocham. O Jezus, Mariusz, czyjś tak w mordę, wyśmiała ją. O Jezus. Zobacz. Czekaj, patrz. O ja pierdzielę. Oj, ale się smutno zrobiło, co? Smutno. Dałam się nabrać, Alleluja, bo intuicja kłamie, intuicja może nas zmylić. Ona przyjęła, że on jest kawalerem, no syf w domu, deska podniesiona, nie? Mój nos detektywa mnie zawiódł. Mamy zwycięzców. Nagroda w wysokości 3000 zł trafia... 3000 10 lat temu było do wygrania i teraz jest nadal 3. Oj, słabo. Ale kiedyś 3000 to było za czasów, jak minimalna to było 2,50 miesięcznie, no. Ja do Anity i Tomisława. Brutto. Proszę bardzo i bawcie się fenomenalnie. Okazuje się, że pozory mogą mylić i nawet kobiecej intuicji nie należy wierzyć bezgranicznie. Fajny odcinek w sumie, ale taki dziwny. Wraca do mojego męża. Taki jego dziwny męża. Odcinek. Wróciliśmy po trzech dniach. Do siebie. Ej, czekajcie, może będzie data, z którego roku to jest na końcu napisu. Ej, 2017 jest zapisane. Ja pierdzielę, no. Ty, niemożliwe, to ile...
A nie, to tak jak gadaliśmy, że z 8 lat, tak? Nie, czekaj, jakie 8, 7, no tak. No to tak jak ten iPhone. A ten iPhone w końcu którym wyszedł? 2000 którym? To ona go miała na premierę, czy nie? Ten iPhone 6 to w którym roku w końcu wyszedł? Nie, iPhone 6! 2015, a no to 2 lata po. Okej, okej. Blank Beats Production. Husaria!